Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Superbet Rapid & Blitz 2024, moi drodzy, fantastyczny turniej. Janek dokonuje rzeczy niemożliwej, za chwilę o tym powiem podczas analizy partii. Niesamowita sprawa, mamy już fazę szachów szybkich za nami, teraz czekają nas szachy błyskawiczne od 11 maja właśnie. Wielkie emocje jeszcze przed nami, zobaczymy co się wydarzy. A partię, którą tutaj rozegrał Janek przeciwko Gukeszowi, przypomnę, że Gukesz będzie grał mecz o tytuł Mistrza Świata z Dinklirenem i tutaj ta partia no, przebiegła w niesamowitych okolicznościach, niesamowite rzeczy się działy. Zapraszam serdecznie, bo była bardzo ciekawa. Janek rozpoczął ruchem D4, Gukesz skoczek na F6. Posunięcie tutaj Janek zagrał skoczek na F3, posunięcie D5, no i G3, budowanie domku, G6 również gra Gukesz, goniec G2, goniec G7. Swoją drogą zauważyłem, że Hindusi bardzo często wykonują właśnie ten manewr gońca, to znaczy manewr domku, że tak powiem. W sensie robią domek, wstawiają gońca tutaj na G7 lub na G2. C4 ze strony Janka, C6 zagrywają czarne. Janek postanowił tutaj wybić, dosyć symetryczny układ. Skoczek wyszedł na C3, roszadę zrobił Gukesz i teraz Janek zagrywa skoczkiem na E5. Może ktoś powiedzieć, dlaczego figura drugi raz w debiucie rusza się do centrum? Taka specyfika debiutu. Tutaj skoczek zajmuje już bardzo dobrą placówkę. No i po każdym ewentualnym wybiciu, bo tutaj zagrywa skoczek na C6 i po ewentualnym wybiciu zawsze wybijamy i mamy otwartą drogę do zgarnięcia pionka centralnego przeciwnika z bardzo ciekawą grą. W tej sytuacji właśnie Janek zrobił roszadę. Dosyć ciekawą oczywiście alternatywą jest bicie tutaj i zostawienie tego słabego pionka. Myślę, że planem białych tutaj byłoby zrobienie przede wszystkim roszady, wystawienia gońca na F4, skoczka na A4 i naciskanie tutaj na punkt C5 wieżą lub na C6, więc tak pewnie też można by było grać, no ale zawodowcy wiedzą jak tutaj się zachowywać oczywiście. W tej sytuacji skoczek, po roszadzie skoczek zagrał na D7 i zwróćcie proszę uwagę na to, że teraz białe oczywiście mogą zbić tutaj, ale wtedy czarne odbijają z pionkiem, również odbija tego pionka, a ewentualnie po wybiciu tutaj na D7, jeżeli hetman na przykład odbije lub goniec, no to po odbiciu na D5 jest po prostu też odbicie na D4 i się nic absolutnie nie dzieje, więc wymiana byłaby tutaj taką remisową wymianą. W tym momencie skoczek od razu zbił na D5. No i teraz skoczek z D na E5, pionek wybił, no i goniec wybił. Moi drodzy, no ta pozycja oczywiście jest względnie równa, aczkolwiek białe na pewno mają jakieś tutaj fajne szanse z uwagi na to, że wysunięty jest goniec, niewyprowadzony goniec. Można by było spróbować zagrać na hetmanem na A4, wprowadzić wieżę. To jest też ciekawa opcja dla grających. Hetman mógłby na przykład w przyszłości zagrać na H4, wstawić na przykład gońca na H6. No ciekawe rzeczy na pewno mogłyby się dziać. Jednakże Jan Krzysztof Duda zagrał od razu gońcem na H6 z atakiem na wieżę. Goniec się nie wycofał. No oczywiście ta wymiana gońców byłaby bardzo dobra białymi z uwagi na to, że właśnie król już nie ma tego obrońcy, ani też takiego tutaj atakującego po diagonali H8, A1, bardziej A1, H8, a białe zostają z tym gońcem w przeciwieństwie właśnie do gońca białopolowego, więc no tak czarne nie zagrały, też słusznie. Hindusi wiedzą co robią, no to jest w ogóle ewenement, jeśli chodzi o szachy, niesamowicie grają ci Hindusi. Hetman zagrywa na D2, goniec na E6 z atakiem oczywiście, wyprowadzenie figury, wieża z F na D1 i goniec postanowił zbić tego skoczka. No to jest raczej dobra wymiana czarnych z uwagi na to, że skoczek jest tutaj silną figurą, tak po prostu. I goniec wybił na D5, hetman B6. Janek teraz zagrywa bardzo ciekawy ruch. No tutaj hetman widzimy, że atakuje pionka. Jak sobie z tym poradzić? Czy chcemy grać wieża B1 pasywnie? Można by było na pewno, ale ciekawostką jest to, że hetman zagrywa na E3. Zwróćcie proszę uwagę, że tutaj po wybiciu hetmanem na B2 jest wieża na B1 i hetman jak się odetnie od gońca, to bijemy tutaj i zdobywamy figurę. Więc jeżeli na przykład hetman zagrałby na C3, to mamy wieża D3, hetman C2,
I tutaj wieża może zbić na przykład na b7. Pozycja białych byłaby rewelacyjna, niemalże wygrana. Wszystkie figury po prostu pięknie grają, a czarne mają no, bardzo duże problemy, oczywiście rozwojowe i pozycyjne. Więc no, arcymistrzowie też wiedzą, że takich pionków za bardzo nie można zbić. Jasne, tutaj na przykład po wybiciu na e3 goniec by odbił. No i teraz ta sama historia, jeżeli goniec zbija pionka, wieża AB1, zbijamy tam z przewagą białych, po prostu te figury nasze świetnie zaczynają grać. W momencie, gdy skoczek zagra na B4, no to goniec wraca na E4. Tutaj oczywiście pilnujemy C2, a jeżeli nastąpi F5, to wtedy strzał na B7, wieża B8 i wieża D7 również z fajną aktywnością. Myślę, że nawet taki ruch jak skoczek C2 nie jest groźny z uwagi, że wieża AD1, jak skoczek zbija gońca, to bijemy. Tu oczywiście po wybiciu daleki wariant mógłby pójść, jest szach i następnie wybijamy pionka, więc białe mimo tutaj zepsucia struktury pionowej stoją bardzo, bardzo przyjemnie. W każdym razie w tym układzie tutaj goniec zagrał na F6, teraz wieża zagrała na D2 z obroną, skoczek na D4 wleciał, wieża AD1 i skoczek na F5 z atakiem właśnie na dwie figury. Jak tutaj sobie teraz zaczynają radzić białe? Moi drodzy, Janek podjął bardzo fajną decyzję. Oczywiście na początek wymienił hetmany. I teraz decyzja Janka jest bardzo ciekawa. Mianowicie, goniec zbił na B7. Widzimy teraz, że jeżeli skoczek zbije tutaj gońca, to my odbijamy tutaj na A8. Wieża musi odbić, wieża D8. I po tych wymianach, po król G7... posunięcie B4 i białe próbują jechać tymi pionkami do góry. No właśnie, to jest na pewno przewaga białych w tym układzie, jednakże poszło też inaczej w tym momencie. Wieża zagrała na B8 i goniec zagrał na C6. No właśnie, Janek decyduje się oddać dwie figury lekkie za wieżę. Skoczek zbił tego gońca, goniec tutaj, wieża zbiła i wieża D8. No właśnie, tutaj teraz zagrywa król na F8, co jest bardzo dobrym ruchem, bo król jest po prostu bliżej centrum. Tak się zwykle mówi, mimo że król jest daleko, to bliżej centrum, czyli nie na rogu, wchodzi do środka. To jest bardzo ważna rzecz. Janek zagrywa teraz ruch B4. Tyle, że ta pozycja jest oceniana jako mikro lepsza czarnymi. To znaczy, chodzi tutaj o to, że bardzo trudno jest wygrać tę pozycję białym kolorem. Skoczek zagrał na F5, posunięcie A4, a to z uwagi na to, moi drodzy, że jest król po prostu troszeczkę bliżej. To wielka różnica. Goniec zagrywa na C3, wymiana wież nastąpiła. Widzimy, że król jest blisko, a nie na G8. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I wieża na B1. Przewaga czarnych tutaj, król D7, jest już taka, znaczy dalej mikroskopijna, aczkolwiek to czarne mają szansę na pewno tutaj z tej pozycji zwyciężyć. No, dwie figury lekkie to jednak jest większa siła niż wieża. Król poszedł na F1. Skoczek na D6, tu wiadomo, te figury będą się zbliżać, manewrować. Wieża na B3 na gońca, goniec wrócił na F6, posunięcie E3. Król do centrum, jeszcze wyżej, król E2 to samo, skoczek E4 z atakiem, no i wiadomo, tutaj trzeba jakoś to sobie rozgrywać dalej. A5 zagrywa Janek i król zagrywa na B5, bardzo ładne zagranie. Zobaczcie, że już pionki Jana Krzysztofa Dudy no nie są w stanie tutaj nic dobrego zrobić. Po prostu one nie idą jak na autostradzie, tutaj sobie nie jedziemy szybko, tylko niestety są zablokowane. Janek postanowił wybić, oczywiście król wybija. No problem, znaczy problem czarnych, żeby wygrać tę pozycję jest taki, że muszą tego pionka zbić i męczyć oczywiście jeszcze na równych pionach tę pozycję. Wygrać to białymi to jest praktycznie niemożliwe. Niemożliwe, to jest... no. Zwyczajnie, no tutaj nie jest w stanie Janek tego w sposób normalny wygrać technicznie, chyba że przeciwnik popełni ogromny błąd, podstawi coś, tak? Jest ruch F3. Skoczek wrócił na D6, G4, no Janek oczywiście próbuje tutaj pionkami coś porządzić, G5, fajnie blokuje te piony, F4 nastąpiło, H6, wzmocnienie rzecz jasna i król D3. Król zagrywa na B5, wieża cofnęła się na B1, no i tutaj takie minus 0,5, czyli no czarne mają cały czas sporą przewagę.
jednakże, znaczy sporą, taką mikro przewagę powiedzmy, ale no mówię, białe nie są w stanie tutaj nic mądrego, znaczy dobrego zrobić. Król zagrywa na A4, czarne próbują na pewno przestawić skoczka, król na C2 i skoczek właśnie zagrywa na B5. W tym momencie król wraca, no tutaj widzimy, że nasz zawodnik po prostu stoi w miejscu. Skoczek zagrywa na C3, wieża F1 i skoczek zagrywa na D5. Król na E4 znowu na skoczka, E6 wzmocnienie, wieża na C1 wraca, szuka innych wieża aktywności. Widzimy, że białe już są tutaj pogodzone z tym, że ten pionek padnie. Pionek zbił na F4, co ciekawe, pionek zbił. I uwaga, skoczek F4. Nie wiadomo, czy Janek to przeoczył, czy to widział, czy po prostu ocenił, że to jest ok. Zwróćcie proszę uwagę, że nie można zbić skoczka, bo goniec na G5 z wygraną czarnymi, wiadomo. Więc w tym momencie wieża zagrała na C7. No właśnie. I teraz tutaj po tym posunięciu skoczek zagrywa na H3. Bardzo ładny ruch z uwagi na to, że tutaj skoczek G5 grozi, więc wzięcie pionka F7 nie wchodzi w rachubę. Wieża B7, no i to jest ruch niestety błędny. Jak to wykorzystać? Łukasz zagrał goniec D8, jest to też błędne posunięcie, ale jak należało zagrać? Przede wszystkim skoczek na F2 szach. No i tutaj zwróćcie proszę uwagę, że jeżeli odejdzie na przykład, no król nie ma za bardzo też dobrych odejść, no jedyne sensowne zagranie to na F3 i skoczek D3. Dalej nie można wziąć pionka, bo skoczek na E5 z widełkami, więc jak król wróci na przykład na E3, to skoczek właśnie zagrywa na E5 z atakiem. No właśnie i z obroną. Ta pozycja jest technicznie już wygrana czarnymi. Tutaj białe nie miałyby szans. Myślę, że małe szanse na remis na pewno by miały. No cóż, ale było inaczej. Goniec zagrał na D8, szachy to oczywiście gra błędów. Król na D4, skoczek na G5. No i ten ruch Gukesza jest ruchem błędnym. Moi drodzy, teraz robi się pozycja wygrana białymi, ale bardzo, bardzo ciekawa rzecz się tutaj będzie pojawiała w końcówce. Za chwilę o niej powiem. Mianowicie Janek zagrywa najlepsze posunięcie. Król C4, grozi mat. No więc nie ma wyjścia, król musi grać na A3 i posunięcie B5. Niestety Janek wypuszcza możliwość wygrania pozycji, ale to było dosyć trudne do zagrania. Zobaczcie, bardzo piękny motyw powstaje, genialny wręcz. Wieża D7, to jest ruch wygrywający, ale jeszcze na pierwszy rzut oka nie widać dlaczego. I zwróćcie uwagę, goniec oczywiście jak pójdzie na pole F6, no to ten pionek będzie tutaj sobie zasuwał jak będzie chciał. Więc po zagraniu gońcem na B6... król wraca na B5, co jest bardzo ciekawe. Zagrać tutaj nie wolno, bo jest wieża D3. Zagrać tu oczywiście nie wolno, bo wieża bije, jest prosta sprawa. Goniec na F2 jak zagra, to jest szach, król odchodzi i szach, zdobywamy gońca. No więc jedyne słuszne pole, które też nie daje rady, to jest goniec na G1, z uwagi na wieża D1. I zwróćcie uwagę, że tak nie można, bo ten sam motyw się pojawia. Goniec na E3 nie działa, na D4 nie działa, tu nie można, tu nie można. Na A7 nie można, bo jest wieża A1. Zdobywamy gońca. Jeżeli goniec zbija pionka, to jest szach, król odchodzi, szach i figura wzięta. Więc ten motyw byłby przepiękny, no i wygrana bardzo łatwa białymi. Szkoda, że Jan Krzysztof Duda tego motywu nie widział. Zagrał pionkiem B5. No to też jest takie ludzkie odruch, ludzkie zagranie, dlatego że chcemy szybko tego pionka doprowadzać, wiadomo. Skoczek zagrywa na E4. Wieża A7 szach, król odchodzi. Wieża A6, tutaj pilnujemy, żeby skoczek nie wskoczył. Goniec na C7. H4 zagrywa Jan Krzysztof Duda. Goniec G3 i H5. Moi drodzy, teraz pozycja no już się pojawiła taka, że białe tutaj mają szansę wygrać. Czarne oczywiście dosyć niedokładnie grały, bardzo też ciężko doradzić. Czarne powinny grać królem w tę stronę, zasuwać po te pionki i ewentualnie oddać gońca tutaj za pionka w pewnym momencie lub na B8. No więc takie rzeczy powinien grać Gukesz. No i dlatego też po tych ruchach, które powstały i po król C2 teraz, Janek gra B6. To jeszcze nie koniec oczywiście. Skoczek dał szacha, król zagrywa na C5 bardzo dobrze, F5 nastąpiło, bicie, no oczywiście następny pionek się robi wolny, więc pozycja naprawdę się zrobiła mega skomplikowana i wieża A3. Tak nie wolno, bo jest bicie skoczka, więc skoczek dał szacha, król na D5, goniec B8,
Wieża A8, goniec wrócił. B7, już jest biały bardzo blisko do pola przemiany. Skoczek daje szacha i król C6. Bardzo dobre zagranie Janka. Zobaczcie, co się dalej dzieje. Skoczek wziął piona. No i można powiedzieć, że ta pozycja jest remisowa, bo goniec zawsze zbije tutaj tego pionka. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Janek zagrywa posunięcie wieża C8. Wspaniały ruch. Zaraz dowiemy się, dlaczego ten ruch jest genialny. Skoczek zagrywa na F6 i uwaga, jak zagrać białym kolorem, żeby tę pozycję wygrać? Można sobie na chwilę zatrzymać materiał, oczywiście poszukać ruchu. Ja już ten ruch mówię. Wieża C7. Oczywiście zasłonięcie wieży tutaj, pionek dochodzi do pola przemiany. Nastąpiło bicie. F4, hetman. Jest posunięcie F3 i hetman na A8. Tutaj Gukesz złożył broń. Hetman oczywiście tutaj zawsze zbije pionka albo do szacha, jeżeli pójdzie pionek tutaj do dołu. Niemożliwa partia do wygrania stała się faktem. Janek wygrywa po błędach Gukesza, ale trzeba przyznać, że końcówka wyśmienita dla kibiców. Dużo się działo. Mam nadzieję, że partia Wam się podobała. Trzymamy kciuki za Janka w turnieju błyskawicznym. Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia.